tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy warto, abyś ukrywał niepełnosprawność lub jakieś inne poważne choroby podczas badań lekarskich na kwalifikowanego pracownika ochrony. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia, który prowadzi przychodnię medycyny pracy badającą kilkuset pracowników ochrony rocznie. I zapytanie mojego widza, ja mam takie pytanie w sprawie badań lekarskich na kwalifikowanego pracownika ochrony. Czy jak mam pewność, że lekarz nie rozpozna na 100%, że jestem osobą o umiarkowanym stopniu ze znacznikami 10N i 3L, to czy lepiej pokazać orzeczenie, czy nie? Pozdrawiam. Zacznijmy od tego, co oznaczają te skróty. 03 myślnik L oznacza zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu. 10N oznacza choroby neurologiczne. I musisz wiedzieć, że jako badany będziesz składał pisemne oświadczenie, w którym oświadczasz, że po pierwsze nie jesteś osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz nie posiadasz orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanej przez właściwy organ rentowy i co więcej, jesteś świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Natomiast jak to wygląda w praktyce, wiadomo, oświadczenie oświadczeniami, nie wszyscy się ich boją. No, przychodzi do mnie naprawdę wiele osób, które próbują ukryć tą swoją niepełnosprawność i którym się wydaje, że lekarz tego nie zauważy. I niestety, no, masz tutaj na przykład 03L, czyli zaburzenia głosu, zaburzenia mowy, choroby słuchu, czyli albo dziwnie do mnie będziesz mówił, albo nie będziesz słyszał to, co ja do Ciebie mówię. No i nie trzeba tam jakiegoś wielkiego lekarza, specjalisty, laryngologa, by zobaczył, że jakiś problem z Tobą jest. Potem od słowa do słowa i z reguły ta niepełnosprawność wychodzi od razu. I mam takie podejście, jeżeli ktoś jest wobec mnie szczery, to ja odpłacam mu tym samym i staram się mu jakoś pomóc. Tym bardziej, że sama niepełnosprawność, samo stwierdzenie tej niepełnosprawności nie jest równoznaczne z nieposiadaniem zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej. Jest to raczej taka złożenie tego oświadczenia raczej chodzi o to, żeby po prostu no, nie było to wszystko ukrywane przed lekarzem. Natomiast jeżeli zaczynasz od kłamstwa, jeżeli zaczynasz od składania fałszywych oświadczeń, no to już nie ma tutaj kredytu zaufania, nie ma, że boli. No i raczej uwaga moja, czy w 90% przypadków, czy w 99% przypadków innych lekarzy zostanie skierowana na Twoje problemy zdrowotne, a nie to, jak z tych problemów jakoś wybrnąć. Wierz mi, że lekarze dobrze wiedzą, że do pracy w ochronie zatrudniane są osoby niepełnosprawne, płaci im się grosze, no ale z drugiej strony nie jest to aż takie trudne do wykrycia, jak się tym osobom wydaje. No u mnie co pewien czas są jakieś zaskoczenia, no jak to tego, potem się tam zaczyna gość bultać, tłumaczyć, czy coś, no gdyby od razu, że tak powiem, powiedział prawdę, to być może nastawienie lekarza byłoby inne. Także na tym kończę. Jeżeli Ty masz swoje jakieś doświadczenia ze składaniem tych oświadczeń odnośnie niepełnosprawności, odnośnie składania fałszywych oświadczeń o tej niepełnosprawności, oczywiście napisz to w komentarzu do tego wideo. Sam jestem ciekaw, jak to jest w innych rejonach Polski. Natomiast no, jest stare przysłowie, jak Kuba Bogu, tak Bóg Stanom Zjednoczonym, prawda? Także jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.